Przekraczanie granic własnego umysłu. Witajcie, kochani. Nagrywam dzisiaj w takich nietypowych warunkach, bo jestem na moich wakacjach, ale chciałam z Wami właśnie przy okazji tych wakacji porozmawiać o tym, że warto jest przekraczać granice swojego umysłu. Zresztą jestem na to najlepszym przykładem, bo o takich wakacjach to mogłam niedawno sobie tylko pomarzyć, a dzisiaj jestem tutaj i jest cudownie, to jest, kochani, Portugalia w tle. I chciałam Wam powiedzieć, na czym tak naprawdę polega to przekraczanie tych swoich umysłów, dlaczego jest to potrzebne, no i przede wszystkim chciałam Wam przypomnieć, że to my jesteśmy tym, którego szukamy i że w nas zawiera się wszystko, kochani. My mamy w sobie wszystkie odpowiedzi, my mamy w sobie całe piękno tego świata i przede wszystkim my mamy w sobie całą wiedzę o wszystkim, kim jesteśmy, czym jesteśmy i jaka jest ścieżka naszej duszy, tylko kiedy zaczniemy patrzeć tu do środka. A więc jak ma się tak naprawdę do tego kochania siebie to pojęcie przekraczania granic własnego umysłu, kochani? My jesteśmy do 7 roku życia zaprogramowani w pewien sposób, to Ci wolno, tego Ci nie wolno, mamy pewne wyobrażenie o świecie, czyli mamy taką swoją własną mapę postrzegania świata. Wszyscy dokładnie wiemy, o co chodzi, że ja zupełnie troszkę inaczej będę podchodziła do świata, Ty będziesz troszkę inaczej podchodzić i to wszystko jest piękne, to czyni, że każdy z nas jest taką osobą, jaką jest i że możemy się rzeczywiście doskonalić, uczyć i fascynować wszyscy sobą. Natomiast przekraczanie granic własnego umysłu to jest, kochani, odważyć się patrzeć inaczej na świat. To jest odważyć się być nieustraszonym, czyli tak naprawdę zrezygnować z tych wszystkich blokad, które mamy w głowie. Nie zasługuję, nie mogę, nie wolno mi, to jest dla innych, ale na pewno nie dla mnie. Inni to może mogą, ale ja to nie mogę, ja nie zasługuję. Jestem niewystarczająco dobry. To są, kochani, wszystko kłamstwa na nasz temat. Przekraczanie granic własnego umysłu to może być drobna rzecz każdego dnia. To może być drobna rzecz, nie dam rady tego zrobić, zrób to i zobacz, że rzeczywiście to się udało. I tak malutkimi kroczkami jesteśmy w stanie, kochani, wychodzić z tych granic własnego umysłu. I to, kochani, jakby w pewien sposób oczywiście możemy manifestować to w życiu poprzez robienie drobnych rzeczy, na które myśleliśmy, że ja nie mogę, ja nie zasługuję, to mi nie wyjdzie i tak dalej. Ale przekraczanie granic własnego umysłu również w myśleniu, również w postrzeganiu świata. Czasami jest tak, że jesteśmy oburzeni, kiedy słyszymy jakąś zupełnie nową informację, kiedy coś tu się dzieje wokoło, to mówimy, oj, to jest jakaś bzdura i tak podchodzimy jak do jeża. A może tak naprawdę zacznij też słuchać, zacznij też rozglądać się, poznawać inne sposoby patrzenia innych ludzi. To nie musi być Twoje, ale to poszerza Twoją świadomość, że ludzie mogą też w inny sposób myśleć, w inny sposób postrzegać świat. To tak naprawdę, kochani, daje nam też pewien zasób tak naprawdę tolerancji, kiedy my wiemy, że inni ludzie mają prawo myśleć inaczej. Inni ludzie mają prawo być tacy, jacy są, inni ludzie tak naprawdę mają dokładnie tą samą prawdę, jak my w sobie. Natomiast to jest ich prawda, a Twoja prawda jest Twoja prawda. I jakby kiedy zaczniemy patrzeć z takim szacunkiem, że mi wolno zawsze być sobą, mi zawsze wolno wyrażać moje uczucia i zaczniemy patrzeć też na innych ludzi, że im też wolno, to przestaniemy, kochani, wchodzić w jakieś kłótnie, utarczki. Przestajemy tracić swoją energię na takie rzeczy, które nie są konstruktywne, a zaczynamy kierować uwagę na to, żeby nasze życie rosło. Czyli przede wszystkim, kochani, zaczynamy patrzeć, czego ja pragnę i zaczynamy podążać za tym. Bez tych ograniczeń umysłu, że mi nie wolno, nie zasługuję, jestem niewystarczający i tak dalej, i tak dalej. Kochani, nawet jeżeli jesteśmy w najgorszej, ciężkiej sytuacji, to tak naprawdę wiara i tak jakby pragnienie duszy, żeby było lepiej, kochani, już nas podniesie z tego. Jeżeli my zaczniemy wtedy mówić sobie, ale jak to nie, ja mogę, ja zasługuję, mi wolno, ja dam sobie z tym radę, to zaczyna otwierać się przed nami zupełnie inna przestrzeń. Zaczyna otwierać się przed nami przestrzeń kochania siebie, przestrzeń zauważenia w sobie tej istoty doskonałej, która też może, tej osoby sprawczej, tej osoby, przez którą Bóg się przejawia w tej formie. I kochani, rzeczywiście zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do tego, żeby po pierwsze poznać, jakie są te ograniczenia mojego umysłu, bo jest tego, kochani, dosyć ciężko, więc zatrzymać się i zdać sobie sprawę, ale gdzie ja rzeczywiście jestem? I zadać sobie drugie pytanie, ale gdzie chcę być? I czy chcę, żeby rzeczywiście moje życie tak wyglądało, jak ono wygląda teraz? I później, kochani, odważ sobie poczuć, jak Ty chcesz się czuć w przyszłości i odważ sobie jakby zamarzyć o tym, co tam ma być, a później pójść. Później po prostu pójść i zobacz, jak zmienia się Twoje życie. Po prostu zacznij też wychodzić z tej strefy komfortu takimi malutkimi, drobnymi kroczkami. My nie musimy od razu skoczyć na Mount Everest. Możemy naprawdę malutkimi kroczkami, kochani, po prostu krok po kroku to nasze życie odmienić, ale w takim sensie odmienić nawet nie chodzi, kochani, żeby ono odmieniło się tak na zewnątrz w ogóle cudownie, tylko o to, żeby zacząć patrzeć na te życie innymi oczami, żeby tak naprawdę zacząć też dostrzegać, żeby wszystkim, co nas spotyka, przychodzą do nas lekcje, które nas wzmacniają, uczą i przygotowują
ją do kolejnych wydarzeń w życiu, żeby zacząć zachwycać się wszystkim, co mnie spotyka i żeby zacząć budować na tym, co już mam. Bo kiedy my budujemy na tym, co my już mamy, kiedy my budujemy na tym, co w tej chwili już jest i zaczynamy cieszyć się tym, co mamy, życie daje nam dużo więcej obfitości i zaczyna nas obdarzać tą obfitością po prostu naokoło i naokoło i naokoło. I kiedy my rzeczywiście wyjdziemy z tych ograniczeń umysłu, które mówią nam, że to ja muszę być tym, który wymyśli, a potem muszę być tym, który zrealizuje. I ja muszę być tym, który to wszystko po drodze będzie kontrolował. To kochani, i puścimy to, po prostu zaczniemy marzyć, zaczniemy wierzyć w środku, że zasługujemy na to, zaczniemy zmieniać te właśnie ograniczenia naszego umysłu, ale tu w środku przede wszystkim, tu w nas, tu w głowie, zaczniemy robić tutaj porządek, kochani, nasze życie zacznie przemieniać się samo. I od czego można by zacząć robienie takich porządków i wychodzenie z tej strefy komfortu? Przede wszystkim od zdania sobie sprawy z tego, że nie jesteś twoimi myślami. Przede wszystkim zdaję sobie sprawę z tego, że istnieje tylko tu i teraz. Nie ma przyszłości, nie ma przyszłości, a jest tylko tu i teraz. I ty tu i teraz możesz podjąć decyzję, żeby twoje życie było piękne, cudowne, wspaniałe i możesz to zrobić. I ja wierzę, że to zrobisz dla dobra swojego, dla dobra twojego pokolenia, do tego, żeby wszystko było w życiu rzeczywiście cudowne, piękne i wspaniałe. No i przede wszystkim, kochani, żebyśmy zaczęli też przyglądać się swoim przekonaniom, które mamy. Bo to nasze przekonania, kochani, tak naprawdę trzymają nas w pułapkach tego umysłu i w tym całym systemie przekonań, które myśmy sobie stworzyli. Więc jakby zadać sobie pytanie, co myślisz o życiu? I zadać sobie pytanie, co by było, gdybym tak nie myślał? Co by było, gdybym myślał zupełnie inaczej? I odkryj tak naprawdę, że istnieje drugie dno po tej stronie, po której jesteś, czyli z drugiej strony jest zupełnie inna prawda o tobie samym. Jak ty zaczniesz tak naprawdę odkrywać w sobie tą prawdziwą prawdę, to prawdziwy przekaz o sobie samym, kiedy zaczniesz odkrywać siebie w sobie, zacznie zmieniać się tutaj w ogóle wszystko wokół, bo wtedy będziemy tak naprawdę mieli dostęp do swojej własnej wyższej intuicji, będziemy mieli dostęp do tego Boga przejawionego w nas. I zacznie życie się przemieniać, kochani. Moje życie przemieniło się naprawdę w ciągu 2 lat diametralnie. I to tak diametralnie, że to aż ciężko jest słowami opisać. To po prostu całą swoją osobą staram się wam opisać, bo to jest tak wielka przemiana. I tak dużo rzeczy, cudownych rzeczy się w moim życiu zadziało, kiedy ja zaczęłam przyglądać się sobie, kiedy ja zaczęłam przyglądać się swoim przekonaniom, kiedy ja zaczęłam mierzyć się z tym, co ja naprawdę w środku o sobie myślę, co o świecie myślę i zaczęłam to, kochani, przeprogramować w sobie. Nagle moje życie w magiczny niemal sposób zaczęło się przemieniać i dlatego właśnie też jestem tutaj i dlatego też dzielę się tym, żeby wam powiedzieć, że każdy z nas może osiągnąć to, co wydaje się niemożliwe. O ile, kochani, zmienimy przekonanie o tym, że to jest niemożliwe. I tak metodą malutkich kroczków możemy zmieniać codziennie jakieś tam przekonanie i, kochani, życie objawi przed nami pełną obfitość. Pełną obfitość we wszystkich sferach życia. Obfitość jest naszym naturalnym darem, stanem. Także zachęcam was wszystkich, kochani, do tego, żebyśmy rzeczywiście odważyli się w końcu przekraczać granice swojego umysłu, przede wszystkim w myśleniu o tym, co mi wolno, czego mi nie wolno, na co zasługuję, na co nie zasługuję. No i żebyśmy potrafili też zrobić krok dalej i być dociekliwi w tym, żeby odnaleźć siebie. Ponieważ, kochani, jak odnajdziemy siebie, odnajdziemy całe życie, odnajdziemy spokój, szczęście, miłość, odnajdziemy wszystko. No i oczywiście życzę wam wspaniałego dnia i tyle z miłością. Wszystkiego dobrego.